Jak wygrywać każdego skrzydłowego na mapie Lakers? Hej, z tej strony Rost i dzisiaj pokażę Wam kilka sposobów, które zapewnią Wam łatwą wygraną skrzydłowego, oczywiście na mapie Lake. Nie będę w tym filmie wspominał o tym, by celować w głowę, skradać się i tak dalej. Rady tego typu przeznaczone są dla totalnych noobów, a nie dla Was, moi widzowie. Tak więc dzisiaj porozmawiamy sobie o sztuczkach, które są na pozór proste, ale za to bardzo skuteczne w swojej prostocie. Bo jakby inaczej. Z góry mówię, że pomijam tutaj takie bardzo znane triki, o których każdy wie, każdy youtuber o nich mówi, więc to pomijamy, a więc bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Po pierwsze, jeśli jesteście w drużynie terrorystów, nie próbujcie plantować paki na siłę, od razu po starcie rundy. Nie, to odpada. Zawsze na początku lepiej jest się przykampić i wyczaić, gdzie jest nasz przeciwnik, gdzie on się znajduje, ale jak już tak na siłę chcecie startować gierkę od planta, to ten trik jest specjalnie dla Was, a więc słuchajcie uważnie. Jak dobrze wiecie, bombsite na lejku znajduje się w budynku, jest to ciasna przestrzeń, dlatego jeśli chcecie wykonać szybkiego planta, łatwego lub ewentualnie defuza, musicie spróbować właśnie tego triku. Otóż biegamy szybko do budynku od strony naszej piwnicy, następnie rzucamy smoka w sposób przedstawiony teraz na ekranie i plantujemy bombę. Oczywiście, jak już bomba zaplantowana, to trzeba ją jakoś obronić. W takim celu od razu po plancie wracamy do naszej piwnicy, żeby tak nas przeciwnik nie zauważył. Wiecie, musicie tak szybko zrobić taki ninja movement. I kiedy usłyszymy odgłos defowanej bomby, musimy wykorzystać naszą inteligencję i rzucić mołotowa w taki oto sposób. Dzięki tej sztuczce nie narażacie się na ewentualny atak przeciwnika i właśnie ten spot zapewnia Wam tą przewagę. I powiecie mi, a co jeśli przeciwnik sprawdzi piwnicę? Cóż, na wszystko jest zawsze jakaś rada. W tym wypadku jest to kampa pod tymi właśnie schodami. Dobrą sztuczką plantera jest również podłożenie bomby w tym oto miejscu. Oczywiście musicie pamiętać, aby drzwi były otwarte. Następnie szybko wskakujemy na dach naszego budynku i skaczemy na to drzewo. No i oczywiście z naszego drzewka bezproblemowo możemy bronić paki. Osobiście przy wykonywaniu skoku na drzewo polecam rzucić jakiegoś granata, aby zagłuszyć dźwięk spadania. A teraz małe co nieco dla snajperów, ale i nie tylko, a więc słuchajcie. Jak widzicie, w tym miejscu znajduje się naprawdę fajny spocik, z którego możecie upolować kilka łatwych fragów. Do tego jeśli chcecie stąd szybko uciec, wystarczy, że skoczycie do znajdującej się obok drzewa wody. I co najważniejsze, nie stracicie przy tym ani jednego HP. Kolejna sztuczka wymaga nieco refleksu, ale powinniście całkiem szybko ją opanować. Otóż od razu po zrespieniu się musicie mieć gotową AWP kupioną, wiecie, szybko kupujemy AWP i potem szybko wskakujemy na te deski i wykonujemy oczywiście szybki strzał przeciwnika. Tak jak widzieliście to teraz na ekranie. Może i ten trik bardzo oczywisty, ale z doświadczenia wiem, że rzadko kto go stosuje. Natomiast w drużynie CT możemy wspiąć się na to drzewko i równie łatwo pościągać przeciwników. Moim zdaniem ten spodzik jest naprawdę mega, ponieważ możemy z niego patrzeć bombside'a, a to jest duża przewaga. Bez problemu właśnie z tego miejsca ściągamy przeciwnika, który nawet nie orientuje się, skąd oberwał. Jak też pewnie wiecie, na dach budynku możemy wejść przez to właśnie okienko. Jeżeli tak robiłeś, to teraz przedstawię Ci boosta, z którego sam osobiście często korzystam. Wystarczy, że kolega Cię podsadzi w tym oto miejscu i bezproblemowo możemy dostać się na dach owego budynku. Boost ten jest skuteczny przede wszystkim, gdy wykonamy go w bardzo szybkim tempie, ponieważ przeciwnik nie spodziewa się nikogo na dachu na samym, powtarzam, samym starcie rundy. Oczywiście ten trik, jak widzicie, działa również po stronie terrorystów. Natomiast jeśli grasz solo i twój teammate nie chce współpracować, na dach możemy wskoczyć również wchodząc na ten budynek, skacząc na drzewo, a następnie na dach. Niczym jak małpka, co nie? A jeśli oglądasz materiał do tego momentu, napisz w komentarzu małpka, a przypnę ci serduszko. A my lecimy dalej. Skoro i tak już mówimy o boostach, to przedstawię wam jeszcze dwa boosty, a zaczniemy sobie od takiego bardziej nietypowego boosta, który w sumie możecie wykonać całkiem sami. Otóż wskakujemy na te drzwiczki, następnie w miejsce tego okienka, a potem zamykamy drzwiczki, jakby nikogo tam nie było, no wiecie, takie sneaky biki ninja. Uwierzcie mi tutaj na słowo, że w tym miejscu nikt nie będzie się was spodziewać. I ostatni boost jest już bardziej niebezpieczny, dlatego musicie być ostrożni w czasie jego wykonywania. Ale kiedy jesteśmy już tak w 100%, no może przynajmniej 94% pewni, że przeciwnik jest w środku lub że was nie widzi, polecam rzucić tutaj smoka, wybić okienko
i rzuci tam Nate'a, aby wyważyć drzwi, żeby potem jak już wejdziemy przez to okienko, nie musieli otwierać tych drzwi, rozumiecie, takie niby masło maślane, ale kiedy wyważymy te drzwi, przeciwnik nie będzie słyszał dźwięku otwieranych drzwi. Wyszło nam trochę takie masło maślane, ale wiecie o co chodzi. Kiedy już będą te drzwi wyważone, to jak już będziemy w środku, nie będzie słychać jak je otwieramy, więc wtedy możemy po cichu eliminować sobie przeciwników. Chowałeś się w toalecie? I liczyłeś, że nikt cię nie zabije? Od teraz możesz bardziej wykorzystać tą miejscówkę i patrzeć, czy nadchodzi przeciwnik przez tą właśnie dziurkę. Zauważyłeś ją wcześniej? Możesz dać znać w komentarzu. A skoro już dotrwałeś do tego momentu, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. A jeśli chcesz na stałe powrotu CS-a na mój kanał, udostępnij ten materiał swoim znajomym. Jeżeli pokażesz pod tym materiałem swoje zainteresowanie, ogółem jeżeli wy wszyscy pokażecie swoje zainteresowanie, to już niedługo możecie spodziewać się kolejnych odcinków właśnie z CSGO. A ja się z wami żegnam, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej, hej, hej.